where everything can be built from basic materials, as long as the idea behind it is strong enough. From ancient forests to bustling cities, from the tallest mountain to the deepest ocean, all is crafted with nothing more than color, paper, and glue. Even small pets, or giant ones. Paint is produced in the City of Colors and brings life to the inhabitants of Tinkerworld. Everybody has a favorite shade, which makes them individual. But now, the city is in danger. Fortitude has turned to sadness, curiosity to fear, and strength to anger. People have divided the city into districts, even starting to hate other colors. Only in the outer district, where all colors are accepted, are people still normal. But among them lives a boy with very special talents. Soon, he will start a chain of events that will destroy the city. No i tym witam was bardzo gorąco serdecznie w kolejnym odcineczku. Widzicie nazwę, także wiecie co to za gra, także zaczynamy. Słoneczko nam świeci, wietrzyk powiewa. I ktoś do nas nadchodzi. Elo ziom. Wow! Koro, ponownie ty. To ty. Czemu ty zawsze przestraszysz starego przyjaciela, he? Czas na wyścig. Najpierw musimy się zarejestrować. Musimy iść na dół. Pomnij się rozgrzać. Nauczy cię wszystkiego po drodze. No i dobra, jesteśmy w świecie Tinkerworld, tak? Świat, który został podzielony na trzy części, ponieważ w jednej i drugiej części nie tolerują powiedzmy różnych kolorów, tak? A tutaj mamy tego cudownego chłopaka Koru, który ma to wszystko zmienić. No i zobaczymy, co za przygoda nas tutaj czeka. Gdzie my tu mamy iść? Tutaj. Dobra, to lecimy. Lecimy na nową przygodę. Dzień dobry, Koru. Jesteś dziś przygotowany na dzisiejszy rejs? Nie wiem, czy jestem. Zobaczymy. Mamy śpiocha. Hej, wstawaj. Jak on tańczy. Elo, elo. Jaki jest dzisiaj twój plan? Jaki masz plan na dziś? Nie mam żadnego planu. Siema, babka. Co to ma być? To wygląda jak plecak? O. Tutaj? Nie. Sorry, Koru. Brama dzisiaj jest popsuta. Prawdopodobnie zajmie nam to kilka godzin, aby ją naprawić. O, rany. Jak zwykle. Musimy wziąć dłuższą drogę znowu. Ale nie szkodzi, to będzie niezła rozgrzewka. Także lecimy. Lecimy, dobra. Down here, dobra. Lecimy tutaj. Okej, wzdłuż tych pieńków. Jop, 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 jop. O, mam jakiś pędzelek. Elo, elo. Teraz tak. Tu nie ma przejścia, to może się chyba wrócić. Fajnie skacze w ogóle. Też tak bym chciał skakać po tych kamieniach. Nie spadając, no ale jak tu widzicie, ten koleś przypomina nieco małpę. To nic dziwnego, że jest zwinny. Wow, 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 czekaj. Zdobyliśmy jakieś diamenty.
Czyżby musiał to wszystko rozwalać? A tu co to jest? Aha. Chyba... O, jakiś ziomek. Hej, Koru, dobra. Twoje życie będzie wyświetlane w lewym górnym rogu. Jeżeli spadniesz do wody, przegrasz życie i zostaniesz rozpiony na górze. Jeżeli stracisz całe swoje życie, zostaniesz teleportowany do ostatniego Seedu Tinkera. To pewnie, czyli do początku mapy. O nie. Będziemy musieli uważać, abyśmy nie musieli nigdzie spadać. No ale zobaczymy, jak to będzie. Gra na razie jest spoko. Okej. Tam muszę iść. Tam widzę pędzelek. Nie. Nie, jednak nie. Muszę jakoś chyba naokoło iść. Tam się nie doskakać. Jop, jop, jop. Jop, jop, jop. O, ale się udało. Szybciej, szybciej, szybciej. Co za brzydal. Nice. Najpierw się rozejrzę. Wow. Wyglądało, jakbym miał spaść. Całkiem zwinny ziomek. Dawaj kolorki. Cztery niebieskie. Musimy chyba pewnie mieć tego więcej. Tu jest zielony. Jaka zwinność. Nice. Nice. Okej. Slow the brush. Powiem komuś na rynku. Może ktoś to kolekcjonuje, tak? Dobra. To lecimy na rynek. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Idziemy dalej. Wow, wow, ale tutaj mamy itów. Okej, co to mówi? Jakbym miała statek, pożeglowałabym daleko, żeby odwiedzić papierowe góry. Statek? Ja bym wziął papierowy samolot, aby odkryć Glue Hives. Okej, dobra, tu mam jakiegoś ziomka, który się śmieje, że nasza brama jest zamknięta. No i chce od nas kasę, jeżeli byśmy wygrali dzisiejszy rejs. No ale dobra. Nie dam ci kasy, bo nie mam. Lecimy dalej. Wow, wow. To się nazywa miękkie lądowanie. Gdzie my tu jesteśmy? O, jest pędzelek. Nice. I kolorki, dobra. Lecimy dalej. A tutaj? Tam coś jeszcze jest. Muszę wszystko sprawdzać, abym niczego nie przeoczył. No to co? Gum-gum style? Stój, przyjacielu! Jestem super wizardem. Baczności na moje magiczne kolory. Dobra, ziomek.
Okej, musimy uzbierać 30? Nie, mamy już 30 w sumie. A nie, on dał nam 30 magicznych bądź tych niebieskich diamencików czy rubinów. Wow. Hej, pobijemy się? Mimi, ale co Mimi? Co mam tutaj robić? O, tutaj widzę skrzyneczki. Nice. Kurczę, utkwiłem chyba. Posuń się, posuń się. Och, Koru. Dziękuję bardzo za naprawienie mojego straganu, okej. Każdy ma mi coś do powiedzenia. Ten zbiera tylko czerwone kolory, dobra. Czekaj, a stąd nie... Nie wiem, tutaj byłem? Stamtąd przyszedłem. Idziemy na rybę? Myślę, że ktoś namalował rybę? O, czekaj, tu co? Tu jest przejście. Nice! 5 pędzli, co to dało? Co to dało? Na razie nic, 5 na 5. No tu idziemy na jakiś jarmark, nice. Rejestracja, czekaj, a tu mieliśmy iść na rejestrację na rejs. Okej, okay, to rejestrujemy się. Register into the right Koru. Aha, do prawej. Tutaj? Czekaj, ja tam czasem nie byłem? Jak tam mam wejść, żebym te ity zebrał? No. Wszystkie kolory w innych miastach są pokłóceni i musimy wszyscy popracować razem. Także... Bajzer tutaj mają. Czekaj, ja chcę iść tam. Może się tam... Tamtędy da przejść jakoś. Droga zamknięta. A jak tamte skrzynki dostanę, tego nie wiem. Spiąć się nie mogę. Siema Koru, co mogę dla ciebie zrobić? A my jesteśmy tu, aby się zarejestrować na wyścig. W porządku. To kosztuje 500 rubinów. Co? Tyle na pewno nie mamy. O, o. Takie są reguły. Dlatego też musimy iść pozbierać więcej tych kolorków. Więcej kryształów. Przed chwilą widziałem, jakby pokazywało coś. Aha.
I tak każdego po kolei muszę pytać o coś. Koru, jak leci? Siemano. Do you know? A, wiecie kto by miał ktoś dla mnie nieco roboty? Trochę pracy? Potrzebuję 500 rubinów, aby zarejestrować się na rejs, tak? Co? To nowego? To mnie nie zaskacza. W ogóle. Ja pomagałem Moody w fabryce grzybów. Dzisiaj mam wolne, dlatego też prawdopodobnie mógłbyś jemu pomóc za mnie. Okej. On się pytał o ciebie nawet, Koru. Może mógłbyś zrobić coś dla niego? Dzięki, chłopacy. Także lecimy do fabryki grzybów? No i naciśnij te, aby wskazać sobie drogę. Yo. Okej. To lecimy do fabryki. Aby podjąć się pracy. Jesteśmy poza naszym districtem, tak? A tymczasem chyba ukończymy ten odcineczek i napiszecie mi po prostu, jak wam się podoba, czy będziecie chcieli zobaczyć dalszą część. Także piszcie mi w komentarzach, czy chcecie przejść tą grę razem ze mną, zobaczyć dalszą historię Koru, jak on rozwiąże problem pokłóconego miasta kolorów. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Yo!